Dzisiejszy odcinek będzie o nienawiści, o skutkach nienawiści, o tym, co stoi za różnymi ideami, ideologiami i do czego nas to prowadzi. Będzie to też o tych, którzy udają głupich i mając na przykład narzędzia, nie walczą z nienawiścią, wręcz udają, że nie widzą, żeby rosła. Uważam, że do takich należą ludzie Prawa i Sprawiedliwości, jak i ta ich też dziwna niby opozycja. Proszę Państwa, we Włocławku, tu powołuję się na portal Włocławek, we Włocławku wybito szybę przy Placu Wolności. Oni nie zauważyli, że to jest konkretna nazwa, z czegoś się wzięła. Pewnie będą dążyć do tego, jak się zorientują, bo durni są, żeby zmienić tę nazwę, bo przecież, proszę Państwa, po 1944 roku to wcale wolności Polacy nie zaznali. Do 1944 roku to była wolność, a zęby bolały. 6 milionów Polaków zginęło. My idziemy w stronę tej wolności sprzed 1944 roku. No więc tam na Placu Wolności jest biuro w Kujawskiej Szkole Wyższej, na parterze biuro posłanki Prawa i Sprawiedliwości Joanny Borowiak. No i Joasia, proszę Państwa, musiała skomentować to wybicie szyby. Nakręcanie spirali nienawiści zbiera żniwo. Proszę Państwa, kto tę spiralę nienawiści nakręca? Kto tę spiralę nienawiści powinien skutecznie tłumić? No ci, którzy są u steru władzy, a pewne sytuacje są tolerowane, niech rosną. Potem z tego skorzystamy politycznie. Tak, Joasiu, tak to się robi. Proszę Państwa, afera polityczna, wybito szybę, to na pewno skutek nakręcania nienawiści. Bardzo szybko policja państwowa uwinęła się i, proszę Państwa, znalazła sprawcę. Tak szybko znajduje się sprawców w przypadku poważnych przestępstw. Dziś dokonanie morderstwa idealnego jest niemożliwe. To już nie te czasy, za dużo kamer, za dużo telefonii. Można odtworzyć całą sytuację sprzed jakiegoś czasu za pomocą informacji o loginach telefonów. Nawet jak przestępca by chciał dokonać jakiejś zbrodni, to proszę Państwa, inni te telefony mają, ktoś go widział. Można odtworzyć z przeszłości dosłownie sytuację, minuta po minucie, z kamer i tak dalej, i tak dalej. Takiego sprawcy na pewno się ujmie. W takich sprawach policja ma bardzo dużą wykrywalność. No ale jeżeli chodzi o wybite szyby, to proszę Państwa, wiecie jak to jest. Idzie się coś zgłosić, to tak przeciążona policja jest, że policjanci raczej zniechęcają do składania takich wniosków. A tu momentalnie, proszę Państwa, odtworzono sytuację jak przy zabójstwie. Ustalono 21-letniego chłoposzka, który popił sobie, proszę Państwa, i zupełnie przypadkowo stłukł szybę ze względu na jakąś tam frustrację i tak dalej. Alkoholizm rośnie w narodzie za rządów patriotycznych. Zresztą, proszę Państwa, wszystkie polskie rządy były patriotyczne. Zwróćcie Państwo uwagę, to wszystko patriotyczne rządy, a społeczeństwo nam się degeneruje. No i co, Joasiu? Spirala nienawiści, tak? Spirala nienawiści. No przypadek, a takie głupoty. Ja bym się, proszę Państwa, ze wstydu spalił, żeby coś takiego powiedzieć. No to, Joasiu, i te całe pisie, i ta ich lewa konkurencja, no to na przykładzie Ukrainy. Wasze rządy zainicjowały tę pomoc dla władzy na Ukrainie, która przedstawiana jest w mediach jako ludzie honoru i tak dalej, jako prawi. My widzimy, że to wcale tak nie działa. Ja tu zaraz się jeszcze powołam na ONZ. I do czego doszliśmy? Do jakiej sytuacji doszliśmy? Na Ukrainie, proszę Państwa, jak wiecie, wypędzono księży prawosławnych, patriarchatu moskiewskiego. Kościoły są zamieniane, proszę Państwa, jak w tych najgorszych czasach dla
cerkwi w jakieś tam, proszę Państwa, domy publiczne. I tu mamy taką sytuację, że po wypędzeniu księży tych prawosławnych patriarchatu moskiewskiego, jacyś ludzie w tej ich świątyni, proszę Państwa, śpiewają Czerwoną Kalinę, czyli banderowską piosenkę. Oczywiście dwoją się i troją niektórzy pseudohistorycy, żeby zakłamać, że to nie jest wcale banderowska piosenka, że z tą pioseneczką wcale banderowcy nie szli mordować Polaków i nie tylko Polaków. Takie bzdury jakieś przecież szli. I już w polskich kościołach też, nawet w polskich kościołach Czerwoną Kalinę, proszę Państwa, puszczają. To jest plan. Bardzo niemoralni ludzie, którzy udają moralnych. Zło udaje dobro. Tak teraz w tych kościołach Czerwona Kalina jest odgrywana. Dlaczego ta nienawiść rośnie w nas? Z różnych powodów, proszę Państwa, nienawiść rośnie. Ze względu na bezrobocie jakieś. Rozmawiałem z jednym mieszkańcem Włocławka, w tej chwili pracuje w Niemczech. Nasz człowiek, uczestnik DIP-u, mówi, nie mogłem znaleźć pracy we Włocławku, nie mogłem znaleźć kompletnie pracy. Za 1000 zł gdzieś mi pracę oferowali, pojechał do Niemiec. I zarabia godziwie. Poniszczono nam zakłady, proszę Państwa, poszczególne rządy. Nawet ci, którzy teraz ryczą, ci z Platformy, niszczyli zakłady, niszczyli cukrownie, huty niszczyli, proszę Państwa, pod obcy interes. W związku z tym nienawiść w nas rośnie, rosła. Jakimi metodami to robią? Oni nas mają za głupich, myślą, że my nie widzimy, proszę Państwa, to jest straszne, że dosłownie na bezczela, tak jakby jakiś luj opadł nas na ulicy, przy ludziach, dosłownie przy ludziach obmacywał. Nic ci się, kolego, nie stało, nic, a zabierał nam portfel albo nóż wbijał bezczelnie, przy ludziach, dosłownie tak się zachowują politycy. O, to właśnie przykład. Autodziennik.pl. Mercedes dostał od polskiego rządu pomoc na budowę fabryki. Kwota imponuje, a jakże kwota imponuje, 18 miliardów euro pomocy publicznej, proszę Państwa. No i potem taki powie, że daje pracę, że daje zatrudnienie. Jak wiecie Państwo, w Mercedesie są udziały firm amerykańskich. Ja uważam, że z tego powodu dostał 100 milionów złotych z naszych podatków. My wyharowujemy, proszę Państwa, obciągają nas tych pieniędzy te morawieckie kumple, pani Borowiak, i dają obcemu kapitałowi, a w to miejsce, proszę Państwa, już trudno jest się jakiejkolwiek firmie podnieść, rozwinąć i tak dalej, i tak dalej. No i nienawiść rośnie, i nienawiść rośnie. Kto jest siewcą tej nienawiści, Joasiu? Kto jest siewcą? Albo w stosunku do dziennikarzy. Jak wy się odnosicie do dziennikarzy? Wy politycy. Proszę Państwa, dziennikarka opowiada o tajnych szkoleniach. Jak to jest? My to w redakcji już dawno zauważyliśmy, że gdy zadaje się pytanie w interesie społecznym, ważnym interesie społecznym, taki polityk ucieka w agresję. Atakuje dziennikarza, żebyście Państwo się nie dowiedzieli, żeby zmienić temat. Ale my czujemy, o co chodzi, tak? I nienawiść w nas rośnie. Kto sieje tę nienawiść? Taktyka wyborcza, po prostu na to nie dać się temu omamić, ponieważ w styczniu Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie miało takie szkolenia dla polityków i jak będą zadawane trudne pytania, pierwsze co mają robić, to atakować dziennikarzy. To jest cały system obniżenia wiarygodności konkretnych redakcji, wolnych mediów, a chodzi po prostu o to, żeby ludzie już, żeby sprawiać wrażenie, że jest jakiś podział na media opozycyjne, które po prostu wymyślają afery, co jest oczywiście nieprawdą. Nie, no to jest prawdą. Tak z drugiej strony to jest prawda.
dziennikarze takich mediów jak TVN czy Gazeta Wyborcza walczą o interes polityków Platformy czy Lewicy, a nawet Konfederacji, puszczając ich u siebie w programach, bo liczą na to, że gdy tamci wygrają wybory, to spłyną na nich profity. I proszę, proszę głupot nie pleść, aczkolwiek to fakt, że rzeczywiście racja. To wynik szkoleń, proszę Państwa, dla polityków, którzy mają tak reagować. Proszę Państwa, cały czas zwróćcie Państwo uwagę, PiS rządził 2006-2007 rok, PiS rządzi od 2015 roku, a oni się zachowują jak rewolucjoniści, jak tacy dopiero co idą do władzy. To jest bezczelna, wredna, podła taktyka, która u wielu ludzi powoduje wściekłość, rozgoryczenie i nienawiść. Jak można tak bezczelnie okłamać? Oni się, proszę Państwa, powinni tłumaczyć, oni powinni przepraszać, a oni się zachowują, jakby dopiero walczyli o władzę. Proszę Państwa, wszystko od nich zależy. Wszystko od nich zależy. Oni są u władzy, oni mają wszystkie narzędzia. Mam też ciekawostkę filozoficzną dla Państwa, jakby alternatywę dla nienawiści. To zdanie Henry'ego Davida Thoreau, amerykańskiego pisarza, poety i filozofa, który bardzo skromnie jest opisany na Wikipedii, wypowiedział coś takiego: gdyby 1000 obywateli nie zapłaciło w tym roku podatków, nie byłby to akt brutalny i krwawy, jak wówczas, gdy płacąc podatki, umożliwiają państwu dopuszczanie się przemocy i przyczyniają się do rozlewu niewinnej krwi. Jest to w gruncie rzeczy definicja pokojowej rewolucji, o ile taka jest w ogóle możliwa, powiedzmy. Proszę Państwa, ciekawa myśl. Ja nie nakłaniam do niepłacenia podatków. Wydaje mi się, że byłoby to przestępstwem, ale dziś, gdybym widział, że ktoś nie drukuje paragonu, to bym się odwrócił. Rośnie też w nas złość ze względu na to, co dzieje się na świecie, jak działa władza amerykańska, która obecnie bardzo, bardzo oddziaływuje na Polskę. I proszę Państwa, nie miejcie złudzeń. Nie byłby to PiS, tylko akurat PO, to robiliby to samo. Gdyby nawet była to Konfederacja, robiłaby to samo. Nie mam żadnej wątpliwości. Taki po prostu etap jest rozwoju. To nie, nikt w polskim Sejmie, oni do kostek nie sięgają takim ludziom, jak Leper, Wójcikowski, nie, do kostek nie sięgają. Takimi właśnie metodami głupawymi, no, część antysystemu, proszę Państwa, w każdym kraju to są ludzie bardzo prości, skrzywdzeni przez życie, nie potrafiący sobie poradzić z postępem, popełniają błędy, dają się okiwać, skrzywdzić, a potem frustracja w nich narasta, oni są po prostu słabsi intelektualnie i na tych słabszych intelektualnie antysystemowców jest wywierana potężna presja różnymi ideologiami, głupimi śmieciami, bzdurami. Oni są bardzo podatni na tego typu informacje i a że ich jest w miarę tam sporo, no to proszę Państwa, mamy też z tym problem, jak do tych ludzi dotrzeć, żeby zmądrzeli. No staramy się to robić, tak? Staramy się to robić, no ale są tacy, którzy im wizje snują, szybkiej zemsty, chociażby zemsty. A to nigdy nie nastąpiło. Ludzie, hej, kiedy wy to zadośćuczynienie w postaci zemsty dostaliście? Przecież o tym się już mówi dziesięciolecia i jeszcze to nie nastąpiło. Porzućcie tę złość i chodźcie z nami. Zrobimy to porządnie, kulturalnie. Jest nas bardzo dużo. Ruch dobrobytu i pokoju to świetna alternatywa. Wytrzymajcie jeszcze troszkę, przyłączcie się, nie dajmy się podzielić, nie idźcie do jakichś wariatów, którzy was będą głupotami, bo wzięli za to pieniądze, częstować.